1, Krzyjana Pawła, Żońc, 36, wystawę Wojciecha Van Gogha, jak Państwo widzą, proszę Państwa, wernisaż wystawy. Niechcący naszą koleżankę, Państwo zobaczyli naszą malareczkę, która zmierza tutaj do galerii. Proszę Państwa, są światła, tu się wszystko odbija oczywiście, ale zapraszamy do reklamy. Tutaj nam, proszę Państwa, Instytut Francuski konkurencję robi, wernisaż na Centralnym, ale nikt nic nie wie. Wojciech Van Gogh, ale to chyba nie ten, co tutaj jest pokazany. No, bo to na pewno nie jest Wojciech Van Gogh. Ale jego to są dzieła, jego, proszę Państwa. Zapraszamy tutaj do galerii XX1. W momencie, kiedy, proszę Państwa, na woli Wosomba La Park na kasach, kasjerki katoliczki chcą być świętsze od swojego papieża, to, proszę Państwa, w Tesco na ekstra, Tesco ekstra na Górczeskiej kantują. Natomiast w Forcie Wola nic się nie dzieje. I tylko tam po czwartą tych mariawitów, ich katolickich, ksiądz woła i wzywa. A tam też puchy, tak samo jak się nie dzieje w Forcie Wola, nudy na budy, puchy. Tak samo i w tym katolickim ich kościele, bo przecież tutaj na 95% Warszawa jest katolicka, ani jednej Jehówki, ani jednego Świadka Jehowy, ani jednej Świadkowej, ani Mormona, ani jednej osoby prawosławnej, ani badacza, ani ewangelika. Oto jednego ewangelika sznurek spotkałam przy kinie. Femina, ale też nie chciał tu przyjść na Van Gogha, na wernisaż do galerii XX1. Ewangelik to by przyszedł tutaj do galerii XX1, gdyby coś tutaj dawali do zjedzenia. Ale tutaj raczej nic ciekawego nie ma do zjedzenia. Kolejne, proszę Państwa, obrazy Wojciecha Van Gogha. Ciekawe, pod jakim, pod czego natchnieniem on był, czy tej swojej mszy katolickiej, czy może tego, że już na nią wcale nie chciał chodzić jako półateista, jak zwykle w tej Warszawie bywa, skoro architektem powiedziało, że 60% już tylko katolików jest, a reszta to są ateiści. Także, proszę Państwa, wszystko to są dzieła autorstwa Wojciecha Van Gogha. Piękne są, no to nawet Państwo zobaczą, nie musi to być czerwone, zielone, niebieskie, tylko czarno-białe. Państwo zobaczą, bo cyganie z Pragi to lubią kolorowe. Tak, tu wszędzie, proszę Państwa, są odbicia. Państwo, zobaczą, to jest skomplikowane, co oni dobrze zrobią. Jest, właśnie Państwo zobaczą, jakie ruiny. Jaki, kto tu chciałby zamieszkać? No coś. Ta babcia Felcia to pewnie dawno nie żyje. Także każdą wyznać papieża, bo są tylko trzy supermarkety. Osobno na park, Tesco Extra i Van Gogha, a do kościoła to kto pójdzie. Tak, będzie szalało tu po świecie. Ośmiornica będzie szalała, proszę Państwa. Żyjemy w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. Marta Dobosz, gdyby była, to by powiedziała rybki cipki, bo ona mówi dzieci śmieci, rybki cipki. No jak to pięknie Państwo zobaczą, te ośmiorniczki są widoczne. Coś wspaniałego. No tutaj mieszkańcy w Warszawie katolicy to są jako te ośmiorniczki. Kaszlą, chrumczą, bręczą. Kopcą, chociaż nikt ich o to nie prosi. W cerkwi w życiu nie byli, a do kościoła swojego lenią się chodzić o swoje msze katolickie. I jeszcze mówią, że ich papież jest stary, a jeszcze jednego chcą być święci, proszę Państwa. Niepotrzebnie się angażują w pewne rzeczy, jak nie potrzeba, a jak trzeba, to nie. Także mamy, proszę Państwa, mamy tutaj pełen obraz. Co to może być, proszę Państwa? Usta cipka Marty Dobosz. Może Langstrungowa tu siedzi i czyta. Proszę Państwa, powiedziała, o już mam dosyć leżenia na balonie. Może sobie odetchnę pod tym liściem. Odpocznę sobie.
Także nieład artystyczny, Państwo zobaczą, to jest nieład artystyczny. Teraz też siłacze byli w Centrum Sztuki Współczesnej, co macie Państwo na portalu, w komputerze, proszę oglądać, proszę Państwa. A tu już siłaczka się wzięła i rozłożyła, proszę Państwa, bo ma dosyć wszystkiego, dosyć wszystkiego. Dzisiaj to proszę Państwa sama jakby świetlanka przyszła na ten wernisaż. Zobaczymy dalej. Same największe dzieła, proszę Państwa, Wojciecha Felgora, a to może jego żona, proszę Państwa. Patrzcie, patrzcie ją, patrzcie na nią. Znaczy z tyłu, proszę, zobaczcie. Także po 4, proszę Państwa, po 6 i po 8 mamy Wojciecha Felgora. Także zaraz się zacznie. Zajączkowski to ciągle chce zarobić 5 zł. Także no jest informacja, lada moment, proszę Państwa, się zaczyna i zacząć się nie może. Cieszę się, że mamy przyjemność zgłosić się z Pan Góra. Trzeci raz w tej galerii po powrocie do Pani Góra. Pan Szybowski przygotował jedną wystawę. Jakiś czas temu była prezentacja projektu i dziś odsyłamy Państwa pamięć do lat przełom lat 50. Widzimy tutaj rysunki. Wystawę przygotował Stefan Szybowski, któremu witamy i serdecznie dziękuję. Cieszę się bardzo, że autor przybył. Oddaję głos. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, to jest rzeczywiście wyjątkowa sytuacja, bo rysunek to jest jednak ciągle i na zawsze taka wyjątkowa dziedzina sztuki, wyjątkowa forma. Bartosz mówił, że rysunek to jest takie narzędzie, którym dochodzi się do istoty rzeczy. I wydaje mi się, że właśnie ta wystawa potwierdza te słowa, właśnie wystawa Wojciecha Felgora. Wojciech Felgor należy do wyjątkowych artystów w ogóle w historii sztuki powszechnej, dlatego że właściwie wszystko nam mówi o sobie, pokazuje swój warsztat, pokazuje jak właściwie powstają rysunki. I tutaj zgodził się na ten wybór rysunków właśnie, w których widać jak właśnie przy pomocy rysunku szuka formy, szuka właśnie tej istotnej rzeczy, szuka rozwiązań plastycznych dla właśnie swoich spostrzeżeń, dla portretu, pejzażu, czy właśnie jakiejś nowej formy, która by była czymś, co chwytałoby jego właśnie wrażenia i sposób wyrażania się. Proszę Państwa, na wystawie w zdecydowanej większości są rysunki z 1900, z takiego dziesięciolecia od 1947 do 1957 roku. Oczywiście nie byłem konsekwentny, bo są pojedyncze rysunki z 1935, 1936 po jednym i jest też rysunek z 1959. Ale ważne jest to, że są tutaj i rysunki studyjne, które właśnie są takimi ćwiczeniami jakby artysty właśnie zadawanymi samym sobie. Ale są też rysunki, które właśnie są szkicami do obrazu, czy też rysunki, które po prostu są już właśnie takie podmiotowe, właśnie one takie miały być. A więc z takiego okresu zupełnie nadzwyczajnego dla historii sztuki polskiej też, to jest historia osobista Wojciecha Felgora, ale także bardzo znaczący rozdział w historii sztuki polskiej, gdzie w okresie powojennym poszukiwano, to nie tylko Wojciech Felgor, ale w ogóle inni artyści, którzy wtedy żyli
którzy ocaleli z tej porządku wojennej, szukali właśnie sposobu na odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości powojennej. A wiadomo było, prawda, że nawet mimo usilnych prób nie można było pominąć tego doświadczenia, nie można było zapomnieć o tym, że to jednak się zdarzyło, że była wojna, że jest cała Polska w gruzach i że jest właśnie to doświadczenie Holokaustu, którego całe pokolenie było świadkiem. I tutaj Państwo znajdziecie właśnie w różnych formach ślady tej rzeczywistości. Od takiego rysunku zwanego werystycznym, gdzie Wojciech Pangor rysuje gruzy Warszawy. Tutaj tylko jeden rysunek taki się znalazł, ale wszyscy wiemy z życiorysu Wojciecha Pangora, że właśnie bezpośrednio po wojnie był jakby dokumentalistą Warszawy, że pracował dla redakcji Życia Warszawy i właśnie robił to, co dzisiaj robią fotografowie. Po prostu zdokumentował Warszawę w gruzach, właśnie to zniszczenie wojenne Warszawy. Są też rysunki, które pokazują właśnie te różne sposoby patrzenia na tę rzeczywistość. Od właśnie takich, które były bliskie Wojciechowi Pangorowi, właśnie nawiązujące do rysunku klasycznego, po właśnie takie formy, które przełamują to myślenie klasyczne, albo sięgając do różnego rodzaju właśnie takich form nawiązujących do sztuki ludowej, czy też właśnie do kubizmu, czy surrealizmu, czy różnych innych sposobów zapatrzenia, czy też opanowania tej rzeczywistości tamtego czasu. Tak więc, proszę Państwa, możemy tę wystawę zwiedzać na kilka sposobów. Właśnie jakby tropiąc ślad Wojciecha Pangora, jego życia, ale także właśnie poznając historię tamtego czasu. I te rysunki właśnie na wszystko to pozwalają. Wystawa jakby jest w dwóch taktach. Tu w tej sali większej zostały zgromadzone rysunki, które powstały właśnie w tym okresie od 1947 do 1957 roku, a w sali obok, mniejszej sali, zostały zgromadzone rysunki ze słynnego pleneru w Albanii, gdzie w latach 50. 53. roku polscy artyści nie mogli wyjeżdżać do Prowansji, nie mogli wyjeżdżać do Włoch tak masowo. Wiadomo. Więc odbył się taki plener w Albanii, w którym najwybitniejsi artyści tamtego czasu brali udział i Wojciech Pangor wykonał wtedy całą serię rysunków, zarówno z podróży, jak i z pobytu w Albanii i obok sali Państwo możecie te rysunki zobaczyć. Także tutaj po prostu zostajemy sami z dziełem i chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wojciechowi Pangorowi za to, że zgodził się na tą wystawę. Brawo. Mogłeś przebierać w tych wysuszkach, wybierać, przeglądać i mieć bezpośredni kontakt. Chciałbym bardzo podziękować dyrektorowi galerii Ryszardowi Łukowskiemu, że właśnie użyczył nam po raz kolejny gościnę tutaj w galerii. Chciałbym podziękować także zespołowi galerii, pani Elizie Nadulskiej, która nam towarzyszyła tutaj cały czas przy realizacji wystawy, oraz Mieczysławowi Ryniewiczowi, który właśnie pomagał w realizacji, w montażu wystawy i w tym kształcie. No, wykazał się dużą cierpliwością, właśnie za co mu bardzo dziękuję, że właśnie mogliśmy w końcu znaleźć taki kształt tej wystawy, jaki po prostu Państwu przekazuję. Dziękuję Państwu bardzo, że właśnie jesteście. No i życzę miłego wieczoru. Dziękuję. Brawo. Brawo.